Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać węzeł służący do łączenia dwóch lin o porównywalnej grubości, porównywalnych właściwościach, tak zwany węzeł płaski. Weź przestań, przecież to nie jest węzeł płaski, tylko to jest węzeł prosty. Co Ty opowiadasz? No ale weź przestań, nawet jeszcze dobrze nie zacząłem opowiadać o tym węźle. Kurczę, bierze się takie zarobienie filmów na YouTube, a nie zna nazewnictwa węzłów. Weź ty się doucz porządnie. Nie dawajcie mu żadnych ani subów, ani lajków. Kto ci dał patent w ogóle? Dobra. Na czym to skończyłem? Tak, węzeł płaski, zwany również prostym, który służy do łączenia dwóch lin o porównywalnej średnicy, porównywalnych parametrach. Ja może się wytłumaczę z tego nazewnictwa. W klubie byłem uczony na swoim pierwszym kursie, że jest to węzeł płaski. Wiele razy spotkałem się z nazewnictwem, że jest to węzeł prosty. Słuchajcie, w książce jednej z najlepszych, jakie są o węzłach w języku polskim, Jerzego Saleckiego i Adama Piechala, Liny, węzły, sploty, ten węzeł można spotkać właśnie pod dwoma nazwami, płaski oraz prosty, więc ma dwie nazwy. Po angielsku w ogóle ten węzeł nazywa się między innymi reef knot, czyli węzeł refowy. Więc nie czepiajmy się aż tak bardzo nazewnictwa. Pokażę różne metody wiązania tego węzła, gdzie możemy popełnić błędy, na co uważać i przede wszystkim jak łatwo go rozwiązać, jeśli się mocno zaciśnie. A jak właśnie widzę takich gości jak kapitan Maruda, którzy się upierają przy jedynej swojej racji, to przypomina mi się fragment filmu z Dnia Świra. No zobaczcie. Moja jest tylko racja. I to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Skandal! Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! No dobra, ale do rzeczy. Przystępujemy do wiązania węzła. Przystępujemy do wiązania węzła. Najłatwiej go zademonstrować i nauczyć się na dwóch różnokolorowych linkach. Wtedy widać ładnie co do czego. Pierwsza czynność. Przekładamy jedną linkę wokół drugiej. Następnie, zwróćcie uwagę, niebieska linka idzie tutaj z góry, to dokładamy tą końcówkę niebieskiej linki z góry. Żółta linka idzie dołem. Przekładamy dołem i mamy zawiązany węzeł. Zwróćcie uwagę, że końcówki wolne lin wychodzą po tej samej stronie. To jest prawidłowo zawiązany węzeł. Jeżeli nie uda nam się przełożyć prawidłowo linek, o, wyjdzie, zobaczcie, tutaj wychodzi linka niebieska górą, a ja ją przełożę dołem, wyjdzie tak zwany węzeł babski. Z angielskiego węzeł fałszywy, false knot. Co ciekawe, węzeł, tutaj w Polsce węzeł, o, tak wygląda prawidłowo zawiązany węzeł. Taki węzeł nazywamy płaskim bądź prostym. Natomiast w angielskim nazewnictwie nazywa się to reef knot, czyli węzeł refowy. I powiem, że ja go właśnie najczęściej używam do refowania, czyli do wiązania dwóch końcówek refsizingu na żaglu. Drugą metodą zawiązania tego węzła, dość ryzykowną, o czym za chwilę, dlaczego nazywam ją ryzykowną, jest metoda troszeczkę inna. Zobaczcie, mamy prawidłowo zawiązany węzeł i gdybyśmy go rozwiązali tak, żeby, o, tu na przykład niebieska pętelka nam została, zobaczcie, to czy nie prościej byłoby zrobić taki manewr, że bierzemy jedną linę, składamy sobie w taką pętelkę, na pół można powiedzieć,
A tutaj wchodzimy od środka, dookoła i z powrotem do środka. No cóż, zobaczmy. Dalej mamy węzeł prawidłowo zawiązany. Dlaczego tę metodę nazywam ryzykowną? Ano dlatego, że zwróćcie uwagę, że jeżeli pomylę się i przełożę tą pętlę na drugiej linie, może od początku, mamy znowu na pół, zaczynam pętlić dookoła, ale przełożę drugą linę w ten sposób, że zobaczcie, liny mi wychodzą, końcówki lin wychodzą mi nie po tej samej stronie, tylko po przeciwnej, wychodzi mi tak zwany węzeł złodziejski. On nie trzyma, on się będzie ślizgał. Zobaczcie. Tak ten węzeł się ślizga. Gdyby tutaj nie były zatopione końcówki, po prostu by się ześlizgnęła lina. Prawidłowo zawiązany węzeł, tą metodą nie mamy możliwości zawiązania węzła złodziejskiego. Nie ma szans, żeby się ześlizgnął. Tak? Jak rozwiązać mocno zaciśnięty węzeł, pokażę na końcu filmu. Dlaczego węzeł złodziejski nazywa się złodziejski? Spotkałem nazwę jeszcze inną tego węzła, węzeł bananowy. Nie wiem skąd podchodzi, ale węzeł złodziejski, tę nazwę przeczytałem właśnie w książce świętej pamięci Jerzego Saleckiego. Pochodzi stąd, że żeglarze wiązali worki tym węzłem, bo to było zabezpieczenie takie, żeby sprawdzić, czy ktoś przeszukiwał im worek, czy nie przeszukiwał. No bo zobaczcie, jeżeli mamy tak zawiązany węzeł i nie zwrócimy na taki detal uwagi jak te końcówki, no to widzimy węzeł płaski, prosty, prawda? No i w pośpiechu ktoś niepożądany, przeszukując worek żeglarski, widział taki węzeł, rozwiązywał go, przeszukiwał worek, następnie wiązał w jego mniemaniu, żeby nie było śladów, z powrotem węzeł. Marynarz przychodził, patrzył na końcówki i widział, że ktoś jego węzeł rozwiązywał. Stąd nazwa złodziejski. Dobra, jeszcze raz. Zawiążmy węzeł nasz po angielsku reef knot, refowy, tak? Czyli po naszemu płaski bądź prosty. Natomiast w naszej polskiej nazewnictwie, naszej nomenklaturze węzłem refowy nazywamy węzeł płaski czy też prosty, ale z pętelką, że przekładamy pętelkę. O, w ten sposób. Tak? W Polsce to mówimy, że jest to węzeł refowy. Tak, że możemy szybko pociągnąć za końcówkę pętelki i nam się węzeł rozwiązuje. W angielskim nazewnictwie jest to węzeł slipped reef knot, czyli ślizgający się węzeł refowy. Ja nie refuję w ten sposób żagla węzłem tego typu. Wolę zarefować klasycznym węzłem, dlatego że no jest niebezpieczeństwo, że gdzieś tam się ześlizgnie ta pętelka, o coś się ta końcówka zahaczy i mi się refsizing rozwiąże. Wolę znać metodę rozwiązywania mocno zaciśniętego węzła, niż stosować ten węzeł z pętelką, czyli po polsku refowy, po angielsku slipped ref. No tak, węzeł ten jest bardzo popularny wśród żeglarzy właśnie do łączenia lin. Tak jak wspomniałem, ja go w zasadzie używam tylko do refowania, jeżeli jest taki system refowania. Ale czy ta jego legenda nie jest trochę przereklamowana? Powiem szczerze, że do łączenia dwóch lin używam innego węzła. Gdybym miał użyć tego węzła do łączenia dwóch lin, to mocno bym się zastanowił, czy po zaciągnięciu nie zabezpieczyć ich o chociażby takimi drobnymi półsztykami, żeby mi się nie ześlizgnął.
No i teraz metoda rozwiązywania tego węzła, jeżeli się dosyć mocno zaciśnie. Czyli co? Wiążemy sobie węzeł płaski, zwany również prostym. Szczerze powiem, że przychylę się tutaj do zdania kapitana Marudy, bo łatwość tego wiązania węzła jest taka, że ja się nauczyłem, w krew mi weszło nazywanie go płaskim, ale ze względu na to, że naprawdę prosto się go wiąże, może lepiej nazywać go węzłem prostym. Zaciśnijmy. Porządnie zaciśnijmy. Jest zaciśnięty i zobaczcie. Naszym zadaniem jest chwycić tą samą linę, czyli w tym przypadku linę niebieską, tu i tu, i dynamicznie ją szarpnąć. Tak, powstaje coś takiego. I teraz to coś takiego, zobaczcie, wystarczy zsunąć. Tu mi się blokuje, bo jest lina zatopiona zapalniczką, ale zobaczcie, w paluszkach schodzi. Ważne jest, żebyście umieli go rozwiązać. Mniej ważne, moim zdaniem, jest jego nazewnictwo. Tak, i jeszcze ilustracja rozwiązywania mocno zaciśniętego węzła. Zaciśniemy go sobie tylko tutaj tak kontrolnie. Zobaczcie, chodzi o ideę. Mamy zaciśnięty węzeł. Zobaczcie, biorę te same końcówki liny, szarpię je i sobie po prostu wysuwam linę. Oto i cała filozofia. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Tak jak wspomniałem, ja go używam w zasadzie tylko do refowania, do wiązania refsizingów na żaglu, na którym one występują. Podzielcie się w komentarzach waszymi pomysłami na wykorzystanie tego węzła, niekoniecznie żeglarskie, niekoniecznie motorowodne. I zapraszam do oglądania innych naszych materiałów. A jak możecie, nie słuchajcie kapitana Marudy, dajcie suba, dajcie lajka. Cześć!